Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Przyjdź Duchu Święty w czasie tej krótkiej homilii i nie tylko, zawsze bądź z nami, w nas i w tym miejscu. Ufamy tobie, Duchu Święty. Przemawiaj do nas. Ufamy tobie, Maryjo, Matko miłująca Słowo Boże, miłująca Słowo Jezusa, miłująca Słowo Boga w Duchu Świętym. Maria Shalavetolon, Santa Maria Verio Shelechamechanon, Adonai Balachele Sholo, Vehetolo Hamalai. Słowa z dzisiejszego psalmu. On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy. Lituje się nad tymi, którzy cześć mu oddają. Błogosław dusza moja Pana. Słowa, które słyszymy w czasie, kiedy doświadczamy zarazy, kiedy cały świat staje na głowie, kiedy wydaje się, że wirus stał się ich Bogiem, boją się Go. Gotowi są wszystko zrobić, żeby ich czasami ten wirus nie zaatakował, żeby nie zachorować i nie umrzeć. Wydaje się, że ten wirus zakrólował, jest jakby królem w wielu miejscach świata. Wydaje się, że powstała w pewnym sensie jakby religia koronawirusa, przynajmniej na jakiś czas. Niezwykłe to jest. Tak są ludzie przerażeni. Ale czyż nie powinni być przerażeni, kiedy właśnie trwają w grzechach, kiedy grozi im surowa kara, nawet wiecznego potępienia, wiecznej śmierci? Niesamowite, tego się nie boją. Doświadczamy kwarantanny narodowej, takiej pod względem, żeby ten wirus się nie roznosił, żeby nie dotknął tych, którzy są starsi, schorowani. Dobrze, to możemy przyjąć, że troszczymy się o tych ludzi. Dobrze, bardzo dobrze. Ale czy będzie kiedyś kwarantanna duchowa? Czy rząd ogłosi, albo właśnie odpowiedzialni za Kościół w Polsce, narodową kwarantannę duchową? Wszyscy do kościoła. Pod karą grzywny. Wszyscy do kościoła, żeby uwolnić się od duchowego koronawirusa, najgorszego z najgorszych. Grzechu, zła, od złych duchów. Wszyscy
będą doświadczać uzdrowienia duchowego i będą doświadczać uwolnienia. Wszyscy na modlitwę o uwolnienie. Otwieramy kościoły. Za darmo będzie możliwy udział na mszy świętej, która będzie sprawowana w danej hali, w danym stadionie. Wszystko za darmo, tylko przyjdźcie pod karą grzywny, powtórzę. To byłaby dopiero kwarantanna. To byłoby rzeczywiście uzdrawiające dla duszy narodu. Co z tego, że ciało może być zdrowe i piękne i długo żyć, a dusza może być od wielu lat martwa i rozkładająca się i cuchnąć. Co z tego? Pudrować martwego, to właśnie, to jest takie zagrożenie duchowe. Dla ludzi, którym się wydaje, że jak żyją, są zdrowi, to jest wszystko dobrze, w porządku. Trzeba budzić ich sumienie, budzić ich serca i nasze przede wszystkim, bo trzeba, żebyśmy zaczęli od siebie. Nasze serce potrzebuje tego. Ale potem ci, do których nas Jezus posyła. Pan Jezus często mówił o tym, żeby iść do tych wszystkich, którzy nie mają nadziei. A w Starym Testamencie Bóg mówił do Izajasza: krzycz na całe gardło, wytknij mojemu ludowi jego grzechy, aby uratować, można powiedzieć tak, parafrazując te słowa, duszę narodu, ich duszę. Więc ta kwarantanna narodowa, duchowa by się przydała. Może kiedyś nastąpi coś podobnego. Miesiąc takiej właśnie kwarantanny. Powtórzę, żeby wszyscy do kościoła, każdego dnia, czy się komuś podoba, czy nie, przynajmniej 3 godziny w kościele. Wystarczy, żeby ten człowiek siedział, nic więcej, tylko siedział, ale 3 godziny. Czy to będzie 100 osób, czy 5 tysięcy na hali właśnie, czy 50 tysięcy na stadionie. Ten kierunek. I Chrystus nas do tego wzywa. To teraz się wydaje w tym świecie szaleństwem. To, co ja mówię, dla wielu to właśnie jest jakiś brak rozsądku, nieodpowiedzialności, czy niezrozumienia danej sytuacji. Nie, wiemy, co się dzieje. Wiemy, że jest walka duchowa, bardzo niebezpieczna. W białych rękawiczkach walczy się tak naprawdę z Kościołem i z Eucharystią. Z naszym życiem wiecznym, naszym szczęściem i wszystkim. Tak się to pokazuje, że to jest właśnie dla naszego dobra. Tak, żeby oszukać nawet tych, którzy są czujni, roztropni, ostrożni w sprawach wiary. Ale jak powiedział Pan Jezus, że wybranych przez Niego nie da się oszukać. Jest takie słowo. Że nie da się ich zwieść, czyli oszukać, okłamać, bo oni mają w sobie takie rozeznanie, takie światło prawdy, miłości, miłosierdzia, że nie wiem, co by kto robił, nie oszuka tego człowieka wybranego czy tych wybranych. Jezus powiedział, że to jest niemożliwe. Tak jak powiedział właśnie Pan, jeżeli by się udało, żeby zwieść przy wybranych, a Jezus mówi nie, nie da się tego uczynić. Więc dlatego trzeba, żeby ci wybrani, których Pan wybrał, żyjący obecnie w świecie, duchowni czy świeccy, mówili zupełnie inaczej niż mówi i myśli ten świat. Żebyśmy będziemy mówić, myśleć, jak ten świat, który jest sparaliżowany z powodu małego wiruska, a nie boi się właśnie Boga żywego, prawdziwego, nie trwa w pokucie, w nawróceniu, to czym nas będzie to różnić od innych, jeżeli będziemy robili to samo? Nic nie będziemy, można powiedzieć, różnić się od tych ludzi. Będziemy wywietrzałą solą. Nie będziemy chrześcijanami. Chrześcijanin to jest ten, który zawsze jest znakiem sprzeciwu. Który zawsze sieje taki duchowy ferment. Który robi raban. Przecież Ojciec Święty Franciszek często powtarza takie słowa. Raban, ferment, róbcie to wszędzie.
A niektórzy nawet zdarza się, że ci, którzy robią właśnie taki ferment Boży, raban, są tymi, którzy są powołani do tego, żeby budzić ten świat z duchowej śmierci, z duchowej choroby koronawirusa. Niektórym im próbuje się zamknąć usta, mówiąc, że oni zgłupieli. Próbuje się im powiedzieć, że właśnie no tak się żyje, takie jest życie, musimy wszyscy robić i mówić tak, jak wszyscy inni. Ale Jezus nie pozwoli, żeby usta ich zamilkły. A nawet jeżeli tak by się stało, Jezus powiedział, kamienie będą wołać o Jezusie, jak trzeba będzie nawet. O Nim samym, o Jego Ewangelii. Dlatego nie bójmy się być znakiem sprzeciwu. Przypominam sobie, jak kiedyś, to było gdzieś chyba może 2 lata temu, czy 3 lata temu, głosiłem Słowo Boże, zdaje się, że to chyba, czy było Boże Ciało, naprawdę już nie pamiętam, czy to był Wielki Czwartek, w każdym razie o Eucharystii. Przypominam sobie, jak były takie słowa, że jeżeli właśnie nie będzie takiej właściwej miłości, szacunku do celebrowania Eucharystii, do przyjmowania ciała naszego Pana, do adorowania Go, jeżeli będą ludzie Go lekceważyć i w Polsce, i na świecie, to może Pan jest nam na jakiś czas to zabrać. Że może nam to być ograniczone. I sam się dziwię teraz, że teraz to się wypełnia. Pan Jezus na to pozwala. Na taki post eucharystyczny. Chociaż dziękować Panu naszemu jeszcze nie ma czegoś takiego jak w innych krajach, że tam zupełnie już jest, zamknięte są kościoły, na przykład w Anglii teraz. Czy we Francji, bo tam jest stan wyjątkowy. Jeszcze tego nie ma, ale oby tak się nie stało, ale może tak się stać w Polsce, że przynajmniej na jakiś czas całkowicie będą zamknięte kościoły. Pod karą jakiejś wielkiej grzywny. Jak ludzie się zgromadzą w kościele, kapłan odprawi, no to właśnie będzie wielka kara. Może nawet więzienie, może tak być. Że przyjdzie taki czas, może za tydzień, będzie stan wyjątkowy. To się wydaje teraz niemożliwe, ale to idzie w tym kierunku. Powoli, jak widzimy, że się podnosi ten stan takiego zagrożenia w Polsce i jakby coraz bardziej jesteśmy ograniczani i może do tego dojść. Taki czas próby. I tak może być, jak to było w czasach właśnie komunizmu, szczególnie w Rosji, czy w innych takich krajach, że tam, czy w czasach pierwszych chrześcijan, czy w czasach na przykład, kiedy chrześcijanie byli w Anglii prześladowani przez Anglikanów, czy w Niemczech przez protestantów, że kościoły były pozamykane i były małe msze z małą gromadką ludzi gdzieś tam po domach, gdzieś tam po stodołach. I może tak być, że w Polsce tak może być. Że schowamy się gdzieś tam w lesie, w jakiejś małej budce i tam będzie msza święta dla ludzi. Tak, małe grupki. I że mogą, no właśnie urzędnicy gdzieś nas potem tutaj szukać. Oby tak nie było, to ja nie mówię, że tak będzie, ale tylko mówię, że gdzieś świat idzie w tym obłędzie, w tym kierunku. Zabrać nam ciało Pana. Ale Pan pozwoli, nie pozwoli, żeby Go pogrzebać. Niektórzy pomyśleli, że jak pogrzebią Pana Jezusa po śmierci, no to już koniec, to wszystkie Jego nauki to wpadły wraz z pochowaniem Go do grobu. Nie ma szans, już koniec, już poradziliśmy sobie z Jezusem. Mówił, że będziemy jedli Jego ciało, że niech ktoś będzie jadł Jego ciało, pił Jego krew. No widzicie, no nonsens, no jakiś szaleniec po prostu. Nie ma Eucharystii, nie będzie, On umarł. Nie ma szans na jakieś zmartwychwstanie. Bluźnierca. Jestem pewien, że nawet jeżeli będzie jakiś czas trudny jeszcze w Polsce, to ci, którzy mają wielki głód Jezusa, otrzymają Jego ciało i krew. Którzy gorąco Go miłują, oni dostaną. A wszyscy inni, którzy nie mają takiej gorliwej miłości i wiary, mogą tylko dostać Komunię Świętą Duchową. Albo całkowicie będą pozbawieni nawet i tego. Dlatego ufajmy też naszemu Panu, gorąco Go miłujmy. Tak jak było to w przypadku świętej Marii Magdaleny. Ona czekała na zmartwychwstanie Pana, ale miała wielki ból i cierpienie. I co powiedziała, kiedy Pan jej się objawił po zmartwychwstaniu? Zabrano Panu mego, nie wiem, gdzie Go położono. Jeżeli Ty Go przyniosłeś, powiedz, ja Go przyniosę, zajmę się Nim, Jego ciałem.
umarłym, a przecież zmartwychwstałeś, żywy Jezus, Jego żywe, piękne, chwalebne ciało. On jest przy niej. Jezus, Eucharystia, Jezus, lekarstwo, pokarm, życie wieczne. Dlatego nie pozwólmy sobie mówić, nic się teraz nie stało, nic się nie dzieje, bądźmy spokojni, wszystko jest dobrze. Miejmy sobie taki też tutaj bojaźń Bożą odnośnie na naszej Eucharystii, naszego Pana. Bo właśnie, jeżeli nie będziemy tacy czujni, roztropni, jeżeli nie będziemy waleczni, ale w tym sensie takim nie walczymy, chrześcijanie nigdy nie walczy przeciwko komuś, tylko przeciwko pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich, jak mówi święty Paweł, czyli przeciwko wszystkim siłom ciemności. Jeszcze przypomnę takie słowa, lubię do tych takich słów, które związane są z modlitwą uwolnienie wracać, takich tego typu jest ich trochę. Kiedy Pan Jezus też mnie również, ale nie tylko mnie, także osoby, które były przy walce duchowej, przy uwalnianych osobach, chciał też pokrzepić, pocieszyć. Również nawet przez to, że posługiwał się nawet właśnie w tej walce duchowej, właśnie też kiedy była ta walka duchowa, to czasami złe duchy w takim przerażeniu i w takiej bezradności mówiły, czemu Bóg was tak broni? Czemu Bóg was tak bardzo kocha? Takie słowa. Albo kiedy wzywaliśmy świętych aniołów w czasie walki duchowej, to te złe duchy w pewnym momencie ze wściekłością wołały, ryczały, nie możemy was pokonać, bo oni wam pomagają. Dlatego właśnie też zachęcam do korzystania z wody święconej. Nawet do picia wody święconej. Do, wiadomo, noszenia, wiadomo, oczywiste to jest dla nas, różańca, krzyżyka, medalika poświęconego. Korzystać też z poświęconego oleju, soli poświęconej. Bo jest walka duchowa. To jest nasze, wiadomo, przede wszystkim sakramenty. Sakrament miłości, czyli ciało naszego Pana, sakrament miłosierdzia, spowiedź, czy sakrament namaszczenia chorych. To wszystko jest też naszą duchową zbroją, to jest duchową naszą tarczą. I bardzo fajne świadectwo złożył też arcybiskup Andrzej Dzięga, szczecińsko-kamieński metropolita, że właśnie, żeby nie bać się korzystać z wody święconej, bo zły duch boi się wody święconej. To, co też tydzień temu mówiłem na homilii, że są duchowni, którzy odważnie o tym mówią. To jest nieporozumienie. Zamiast wody święconej płyn do dezynfekcji. Szaleństwo. To nie wiem, to tak trochę oczywiście żartuję tylko, ale to nie wiem, to może wpadnie na pomysł, że zamiast ciała naszego Pana ukrytego, obecnego w hostii, no żeby Pan Jezus nas nie zarażał, no to może ktoś wymyśli, nie wiem, jakieś bułki do rozdawania w czasie może jakieś wymyśli jakieś nabożeństwo takie, gdzie jakieś jest nawet w kościołach niemieckich, w kościele w Niemczech, w kościołach protestanckich, że tam właśnie, że są bułki, są fajne ciastka pyszne, jest wino, no jest pamiątka wieczerzy ostatniej, no więc może ktoś na to wpaść, taki pomysł kiedyś, abyśmy tego nie dożyli, takich rzeczy. Ale ktoś może właśnie wpaść na taki pomysł, żeby tylko właśnie nie przyjąć Pana Jezusa, no to będzie wszystko, będzie pieczywo, świeże, ale nie będzie naszego Pana. Więc dlatego właśnie wrócę do tego wyznania, czy wypowiedzi księdza arcybiskupa właśnie Andrzeja Dzięgi i też mówił właśnie o Eucharystii. Jezus nie zaraża nikogo. Nigdy nie zarażał. I nigdy nie będzie, tylko zawsze będzie dawał zdrowie, życie, zmartwychwstanie, zbawienie, szczęście.
Dlatego właśnie módlmy się o wiarę dla nas wszystkich tu obecnych, dla tych, którzy nas słuchają, dla całego Kościoła. Wiarę, nadzieję, miłość, odnowienie tych cnót w nas, bo toczy się walka. Złe duchy nas oślepiają, ogłupiają. Zobaczcie, umysły. Nie, żebyśmy tym się zajmowali, co jest głupstwem tak naprawdę. A pomijali to, co jest najważniejsze. A tam, gdzie jest nasze właśnie życie, lekarstwo i zbawienie, żebyśmy bali się jako największe zagrożenie dla nas. Widzicie to, ten podstęp? Widzicie to, tą przewrotność w wymiarze duchowym? Czujecie to? Właśnie, więc tutaj, no właśnie, więc dlatego dobrze, że wielu się budzi z tego duchowego snu. Panie, ufamy Tobie. Nie boimy się głosić prawdy, którą Ty jesteś. Nie boimy się złych mocy, które nas osaczają w różny sposób, okłamują. Chcą nas oddalić od Ciebie. Chcą nam zabrać Ciebie. Nie pozwolimy na to, tak jak nie pozwoliła Maria Magdalena, która była przy pustym grobie, a spotkała Ciebie zmartwychwstałego. Ty ją nakarmiłeś swoją miłością. Nakarm każdego z nas. Każdy z nas tu obecnych i nie tylko, ci, którzy nas słuchają, i także wielu innych, ma pragnienie Ciebie, Twojego ciała i krwi, Twojego Ducha Świętego, Twojego Słowa. Prosimy Cię pokornie, błagamy, żebyśmy każdego dnia mogli przynajmniej raz dziennie, jak trzeba nawet i dwa razy dziennie, przyjmować Ciebie do końca życia. I żebyśmy mogli przed śmiercią też przyjąć wspaniały dar, Twoje ciało i krew w postaci wiatyku. Bardzo za tym tęsknimy, pragniemy, żeby tak było. Prosimy Cię, Jezu, żebyśmy mogli Cię adorować, mogli Cię mieć tutaj w sercu. Mogli stać się żywą, płonącą Twoją miłością monstrancją, tabernakulum, Twoją żywą świątynią. Wierzymy, że nas wysłuchasz, Jezu. Wierzymy, Matko, że wstawisz się za nami, aby tak było, że Bóg Ojciec tego pragnie dla nas i nas wysłucha przez rany swojego Syna w Duchu Świętym. I za to Cię chwalimy, Panie. Za wszystkie komunie święte, które mogliśmy przyjąć od pierwszej komunii świętej aż do tej pory i dzisiaj przyjmiemy. I te, które pozwolisz nam, Panie, przyjąć aż właśnie do końca naszego życia. Już teraz za to dziękujemy, wychwalamy Cię, wywyższamy, radujemy się. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś taki dobry dla nas, że tu jesteśmy. Wielu ludzi nie może teraz przyjąć ciała Twojego. Wielu ludzi tęskni za Tobą. Są pozamykani w domach, szpitalach, wystraszeni, zalęknieni. Mogą przyjąć komunię świętą duchową i przychodzić do nich w taki sposób też, ale nie mogą przyjąć się w komunii świętej sakramentalnej. Niektórzy płaczą, cierpią, wpadają w głęboki smutek. Przyjdź do nich, Jezu. Nie opuszczaj ich, Panie. Dziękujemy Ci, że my możemy być kapłanami, ojciec Grzegorz i ja. Jakie wspaniałe to jest. Cudowny dar na całą wieczność. Być Twoim kapłanem. Trzymać Twoje ciało. Przyjmować je. Wspaniały cud Twojej miłości. Każdego dnia, nieustannie. Chwała Ci za to. I to wszystko dzięki Marii. Ona dała Ci ciało i krew. Dziękujemy Ci, Maryjo, że dałaś ciało i krew w chwili poczęcia z Ducha Świętego swojemu Synowi, Synowi Boga. A przez to mamy Eucharystię. Jaka wspaniała jesteś, Matko. Jaka cudowna, pełna słodyczy, piękna miłości. Zachwycamy się Tobą. Zachwycają się aniołowie. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Maryjo.